Pandemia wymusiła na wiele miesięcy zamrożenie działalności instytucji kultury. Pojawienie się szczepionek to jest dla nas nadzieja, że możemy wrócić do naszej pracy, którą tak bardzo kochamy. To był bardzo trudny okres, bo nie wiedzieliśmy, z czym ta pandemia się jest, jak można się przed tym zabezpieczyć, jak można normalnie funkcjonować w okresie takim trudnym i dla całego świata, dla całej gospodarki był to problem. Zależało nam i zależy dalej, żeby normalnie funkcjonować, grać w piłkę, pracować i normalnie żyć. Doskonale pamiętamy, że wszystko zostało zamknięte. My jako trenerzy czy jako zespół Motoru Lublin tak samo nie mogliśmy trenować, nie wiadomo co z rozgrywkami ligowymi, duża niepewność, strach, co dalej, jak zarabiać dla rodziny. Także to był czas taki, który mam nadzieję, że się już nigdy nie powtórzy. Myśleliśmy, że wrócimy lada moment na uczelnię, że to wszystko minie. Z czasem pojawił się problem tej, jakby to powiedzieć, samotności. Pandemia ma o wiele większy i o wiele bardziej negatywny skutek w życiu studentów, niż mogłoby się wydawać. Bo po prawie 2 latach siedzenia w domu naprawdę było ciężko. Osobiście jestem zaszczepiony 2-krotnie. Apeluję o potraktowanie szczepienia jako dobrodziejstwa naszych czasów. Zdajemy sobie sprawę, że nawet jeżeli zachorujemy, to przejdziemy tą chorobę o wiele łagodniej, o wiele lżej. Zaszczepiłem się, ponieważ chcę podróżować, spotykać się z nowymi osobami na uczelni, chcę normalnie żyć. Szczepionka była dla mnie szansą na powrót normalności, którą znałem przed pandemią. Sam doświadczyłem tego, że to nie są żarty i że warto się zaszczepić. Straciłem węch, moja mama też bardzo ciężko przechorowała. Niedawno wygrałem walkę z COVID-19. Obyło się bez tiebreaka, bo jestem zaszczepiony. Podobnie jak moi bliscy, dlatego mogłem ten czas spędzić z nimi bez obawy o ich bezpieczeństwo. Wiem, że dzięki szczepionce szybciej wrócę na parkiet.